Cześć kochani, dzień dobry. Powiedzieć, że przetyrał mnie poranek, albo że przetyrała mnie noc, albo że przetyra mnie dzisiejszy dzień, to tak jak nic nie powiedzieć. Natomiast witam się serdecznie z Wami w nowym vlogu. Możecie widzieć, albo w zasadzie słyszeć, że trochę mówię ciszej, dlatego że kochani, wczoraj wróciliśmy, nagrywam ciągiem. Wczoraj wróciliśmy z urlopu i właśnie we wczorajszym vlogu mówiłam Wam, że w samolocie była tak podkręcona klima. Zaraz do tego przejdziemy. Była tak podkręcona klima, że zmarzłam i po prostu był mróz. I kochani, jakim cudownym zaskoczeniem było obudzić się dzisiaj z gulą w gardle, która ma kolce. Turbo naboli mnie gardło, ale stwierdziłam, że muszę nagrać tego vloga, bo jeśli nie zrobię tego dzisiaj, to się wszystko rozpełźnie. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym Wam podsumować dzisiaj krótko wyjazd, plus pokazać, co przywiozłam. I właśnie dzisiaj muszę pokazać Wam to, co przywiozłam, dlatego, że po południu jedziemy do mamy po zwierzaki, więc też część prezentów już naturalną siłą rzeczy wyjedzie. Zrobiłam sobie kawę w kubku z Hiszpanii, żeby było tak trochę tematycznie. Kawa z nieodkamienionego ekspresu. Super. W każdym razie ważne, że w domu. Słuchajcie, cieszę się i doceniam wszystko. Kadr może nie jest najbardziej romantyczny, dlatego że tu suszą się rzeczy. Tam jest cała suszarka. Tu nie wiem, czy widzicie, jest, słuchajcie, suszy się prześcieradło na fotelu. Tutaj też suszą się rzeczy. Po prostu rzeczy suszą się wszędzie, bo nie chcę mi się włączać suszarki bębnowej, która dodatkowo grzeje. Dlatego, że w Warszawie dzisiaj ma być 33 stopnie. Wczoraj były 32. U nas w sypialni w nocy, klasycznie latem, było około 60. Więc jeśli jestem zapuchnięta, mam zapuchnięte stopy i tak dalej, i gdzieś będziecie to widzieć w kadrze, no to przykro mi bardzo, takie mamy lato. Więc teraz włączyłam sobie klimę. Ale klima jest skierowana na niebo, żeby mnie, wiecie, znowu nie wywiało. No ale dzisiaj będzie vlog przegadany. Nie ma co się czarować. Dzisiaj, kochani, jest trochę domowy vlog, trochę powrót do rzeczywistości, a trochę chciałabym z Wami pogadać, podsumować nasze wyjazdy. W zasadzie wyjazdy. No ten jeden urlop, bo był to jeden z dłuższych naszych urlopów ever. I chciałabym Wam najpierw o nim poopowiadać, później może pokażę to, co przywieźliśmy, a później opowiedzieć o swoich dalszych planach podróżniczych, bo myślę, że co po niektórzy to mogą pospadać z krzeseł. Ale tak, jestem już gotowa, żeby powiedzieć to, wiecie, oficjalnie, głośno. Dojrzewałam do tego prawie 2 lata, więc jakby tutaj z Wami też mogę się tym podzielić. Dobrze, kochani, podsumowując nasz urlop, 4 lipca po pracy wylecieliśmy do Nicei, wróciliśmy 15 lipca, no wieczorem z Majorki. Byliśmy we Francji, byliśmy w Monako i byliśmy w Hiszpanii. I teraz od początku. Dla tych, którzy widzieli vlogi, widzieli, jak spędzaliśmy czas, czy były aktywne, czy nie, to wiecie, jakby dla nas były, dla kogoś może mało aktywne, dla kogoś były, nie wiem, leniwe, a dla kogoś turbo napięte. Dla nas oczywiście też takie były. Były turbo napięte, słuchajcie, my fizycznie nie czujemy się wypoczęci, plus jesteśmy chorzy, Krzyśka to już w ogóle rozłożyło. Natomiast wakacje były piękne. Taki był plan. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co zaplanowaliśmy, wszystko jota w jotę wykonaliśmy. Oczywiście, że z perspektywy czasu kilka rzeczy bym zmieniła. Na przykład nie wiem, rzucę Wam teraz takim przykładem chronologicznie. W Nicei zostałabym jeden dzień dłużej, dlatego że znalazłam dopiero po czasie z Get Your Guide super wycieczkę na taki wąwóz. Polecam Wam sprawdzić, bo może będziecie w Nicei, to zrobicie to lepiej niż my. Albo co bym zmieniła? Z Saint-Tropez wróciłabym po 2 godzinach, a nie po 6 czy po 7, bo po prostu nam się tam nudziło. Tam w ogóle nie było cienia, było bardzo gorąco. A żeby zaznać cienia, to trzeba było siedzieć w knajpkach. I z jednej strony okej, nie mamy z tym problemu, a z drugiej strony, wiecie, takie zamawianie na siłę już i siedzenie tylko po to, żeby był dzień, to trochę tak średnio. Co jeszcze bym zmieniła? Tutaj mam takie, taka jestem człowiek pełen sprzeczności, dlatego że z jednej strony ta miejscowość, która się pisze Frejus, miasteczko, no z jednej strony musieliśmy i tam i wszędzie dojechać z niej, z drugiej strony mieliśmy tam jeden z lepszych hoteli, jeden z lepszych basenów, więc nie wiem, czy bym to zmieniła.
Natomiast trochę do poprawki z perspektywy czasu by było, ale myślę, że każdy tak ma po podróży. Jeszcze tylko powiem, że i zapomniałam powiedzieć to na początku każdego vloga podróżniczego. Moje travel vlogi to jest moje życie w podróży. Ja pokazuję Wam swój urlop. Ja nie robię Wam reportaży, ja nie robię Wam poradników, ja nie jestem profesjonalną podróżowaczką. Jeśli zechcecie, to się zainspirujecie i jeśli zechcecie, zobaczycie moje życie w podróży, a jeśli nie, to też będą domowe vlogi, nic się nie dzieje. Ja tylko to mówię i staram się to podkreślać za każdym razem, dlatego że nie znoszę rozliczania osób, które lubią na przykład odhaczać punkty i piszą mi, że a, to strata czasu, to tutaj jeszcze tego nie widzieliście, tego nie widzieliście, tego nie widzieliście. Ja, kochani, nie zwiedzam z przewodnikiem. Ja zwiedzam z sercem i zwiedzam z kubkami smakowymi i to jest dla mnie najważniejsze. Niech każdy znajdzie taki typ podróżowania, jaki mu sprawia frajdę. My znaleźliśmy taki i taki właśnie kultywujemy. Także pokrótce może opiszę Wam na szybko miasta w miarę chronologicznie, żeby sobie to tak usystematyzować. Dobra, lądujemy w Nicei. Nicea bardzo nam się podoba. Fajne miasto na 3 dni nawet do pospacerowania, jest tam co robić i jest stamtąd gdzie pojechać, dlatego też wieczorem lądujemy w Nicei, na drugi dzień w moje urodziny jedziemy do Monako. Sama droga pociągiem do Monako jest bajkowa, dlatego że no, widać lazur wody, widać to lazurowe wybrzeże, piękne łódki i Monako. To chyba jest moja topka. Monako jest absolutnie przepiękne, jest górzyste, w cholerę się nachodzicie. Jest albo ciągle pod górę, albo ciągle w dół. Natomiast jest przepiękne, klimatyczne, takie bogate, ale nie nadęte dla mnie. Ja mówię o swoim odbiorze, ale nie nadęte, jest takie eleganckie, ale z drugiej strony macie wodę, macie roślinność, pięknie wszystko tam. Bardzo mi się podobało Monako, bardzo podobał mi się ten klimat. Więc dla mnie chyba Monako jest taką topką. No okej, to był jeden dzień, wracamy do Nicei, zwiedzamy Nicee, spacerujemy po Nicei, nachodzą nas myśli, że trochę to bardziej takie imprezowe miasto, dużo młodzieży imprezującej wzdłuż tej promenady, kluby, bary, beach bary, natomiast miasto bardzo piękne, piękna architektura, okazały duże palmy, no mi się w Nicei podobało i cieszę się, że tam wylądowaliśmy. Kolejno jedziemy do Cannes i Cannes nie zagrało. Są dla mnie tam dosłownie 2 czy 3 takie naprawdę piękne budynki. Piękne palmy, ta promenada, czerwony dywan i nic więcej. Osobiście, gdybyśmy jednego wieczora, z którego też oczywiście był vlog, nie zgubili się w jakichś takich klimatycznych, małych uliczkach z milionem knajpek i nie poszli na górę, na zachód słońca, to powiedziałabym, że średnio mi przypadło do gustu, natomiast ta atmosfera i ten klimat, który nam się wtedy udzielił tego wieczora, jest okej. Dla mnie osobiście Cannes na jeden dzień wystarczy. Co było później? Później pojechaliśmy do tego właśnie Fréjusa, Fréjus, jakby wybierzcie sobie opcję. Tam pozytywnie zaskoczył nas hotel, dlatego że my zarezerwowaliśmy tak naprawdę hotel, który będzie najbliżej pociągu. W ogóle dlaczego wybraliśmy tę miejscowość? Dlatego, że kierowaliśmy się w kierunku Marsylii i kochani, później już rozjeżdżały się pociągi, więc wybraliśmy Fréjus, ponieważ na drugi dzień chcieliśmy popłynąć, to jest słowo klucz, popłynąć do Saint-Tropez. Więc tutaj z jednej strony nie było żadnych oczekiwań, z drugiej strony hotel bardzo nam się spodobał, ta mieścinka też jest klimatyczna, tam nie wiem, no nie ma nie wiadomo czego do roboty, nie ma nie wiadomo ilu rzeczy do zwiedzania, natomiast jest plaża, na której uciekłam, Komarka. Faktycznie plaża była zatłoczona, natomiast w samym miasteczku, szczególnie w tej historycznej części, w której my mieliśmy hotel, nie było jakoś wielu turystów, bardzo, bardzo mi przypadła do gustu ta mieścinka, mimo tego, że jakby nie robiłam sobie z nią dużych nadziei. Inaczej niż Saint-Tropez, kochani. Ja nie wiem, co miałam w swojej głowie, jeśli chodzi o Saint-Tropez. Wszystkie piosenki, wszystkie te jachty, te Instagramy. A szczerze, moim zdaniem dla szarego człowieka, który nie ma jachtu, no to tam trochę jest nudno, ponieważ Saint-Tropez jest małe, jest ciasne, jest bardzo nasłonecznione, praktycznie sam kamień, wiecie, starówka. Najbliższa plaża jest mała, też trzeba do niej trochę przejść. Wiecie, no jak jachtem, to myślę, że tam fajnie, jakieś luksusowe butyki, kawiarnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mi osobiście Saint-Tropez na 6 godzin, czy tam 7, ile byliśmy, to było dla mnie za długo. 2 mi by wystarczyło.
I nam, mi osobiście najbardziej, też zależało, żeby popłynąć tam łódką, dlatego że, kochani, łódką płynie się godzina, a pociągiem jechalibyśmy 2 godziny, więc 4 godziny drogi. Poza tym ja kocham łódki, ja kocham wodę i dla mnie to był najfajniejszy moment wypadu do Saint-Tropez, więc dla mnie Saint-Tropez trochę rozczarowanie. Oczywiście cieszę się, że zobaczyłam. Nie zmieniłabym tego. Gdybym nie widziała nadal Saint-Tropez, chciałabym je zobaczyć. Czy wrócę? Kolejnym punktem była Marsylia i tutaj co do Marsylii mamy bardzo różne odczucia, dlatego że mnie Marsylia pochłonęła. Krzysiek nie poczuł vibe'u Marsylii, dlatego że tam no już jest trochę imigrantów, jest mieszanka kulturowa, miasto jest duże, głośne, chaotyczne, tu są śmieci, ale są też przepiękne plaże z kamieniami, do których skaczą lokali, w sensie do wody skaczą. Są plaże piaszczyste, turbo zatłoczone. Jest trochę młodzieżówki, ale są też właśnie takie fajne, monumentalne budynki, że tu pójdziecie, tam pójdziecie. Są różnego rodzaju restauracje. Po prostu jest bardzo duży wybór. No Marsylia była też zdecydowanie największym miastem, więc mi przypadła do gustu. Ja bym jeszcze trochę w Marsylii posiedziała, ale nie kierowała samochodem. Słuchajcie, bo później wypożyczyliśmy samochód i musieliśmy z tej Marsylii wyjechać i kierować się w kierunku, mój ulubiony zwrot z wyjazdów, kierować się w kierunku Prowansji. Więc wyjechać z Marsylii samochodem nie było już tak łatwo, dlatego że tam jest dużo dróg jednokierunkowych, dużo na przykład dwóch pasów w jednym kierunku, z czego jeden jest zablokowany, nie ma linii, tu wam się ktoś wala, tu wam ktoś cofa, dla mnie trochę słabo oznakowane, no ciężko mi się naprawdę tam jeździło, byłam zestresowana, ale dałam radę, więc super. Później kierowaliśmy się w kierunku Prowansji, kochani, wybraliśmy z tego, co ja na tamten moment wyczytałam, okolice Luberonu, czyli nie wiem, czy to jest Park Narodowy, nie chcę was już wprowadzić w błąd, natomiast wybraliśmy okolice Luberonu, czyli miejsca, w którym ponoć tej lawendy, tych pól lawendowych jest najwięcej. Jestem, wracam, opowiadam dalej. Dobra, kochani, co dalej? Kierowaliśmy się w kierunku Luberonu, w najbardziej, no niby malownicze tereny, w takich, w których najwięcej jest tych pól lawendowych. Tak wyczytałam w poradnikach i stwierdziłam, ok, zaufam. Z tego, co kojarzę, lawenda jest ścinana w połowie sierpnia, więc jak coś. No i cóż mogę powiedzieć? Jakby tak, lawenda robi ogromne wrażenie. Powiedziałam nawet do Krzyśka w przypływie emocji, że sama wizualnie lawenda robi większe wrażenie niż toskańskie cyprysy na mnie osobiście, ale absolutnie to nie jest całokształt. Więc no lawenda, pola lawendowe przepiękne. Troszeczkę nam się rozpadało rano, jak już mieliśmy całodzienne safari, natomiast później wszystko pięknie się wypogodziło, była piękna pogoda, niebieskie niebo i był taki czas, akurat wtedy Krzysiek nie nagrywał, bo był mu niedobrze, bo trochę te serpentyny, góry i doły, że po prostu przejeżdżaliśmy i słuchajcie, po dwóch stronach, a i byliśmy wtedy też zdenerwowani tym samochodem, po dwóch stronach był fiolet, było morze fioletu, te pola lawendowe. Wyglądają absolutnie przepięknie, one tam są przy drodze cały czas. To nie ma, wiecie, tak jak u nas, że jest jedno pole lawendowe i są kolejki do zdjęcia, bo też byłam na polach lawendowych, na dwóch w Polsce, więc to jest zupełnie inny klimat. Tam nie ma nikogo. Natomiast powiem wam, że to najpiękniej wygląda na Instagramie. Zdjęcia, które widzicie u mnie, widzieliście albo zobaczycie na Instagramie, no one są przerobione. Ta lawenda nie jest aż tak intensywnie fioletowa w aparacie, w słońcu, które wam je wybiela, tak wybiela, rozświetla ten fiolet. Trochę wypławia, mogę powiedzieć. Jest, słuchajcie, ta ziemia tam na lawendzie, ja nie wiem, chyba moje klapki są w ogóle do wyrzucenia. Ona jest taka pomarańczowa, taka zbrylona, twarda, tam są kamienie. Lata od cholery pszczół, os i nie wiadomo jakich innych jeszcze owadów, więc wiecie, na zdjęciach to wszystko wygląda pięknie, natomiast ona robi ogromne wrażenie. Zatem hotel w Luberonie mieliśmy, ok. Czy go polecam? Sam wizualnie był ok, natomiast opcja takiego rozmieszczenia, że na górze jest sypialnia, średnio się sprawdza. Kolejny raz mamy ten przykład, no może poza super wypasioną willą na Malediwach, bo tam było kilka jednostek klimatyzacji, bo słuchajcie, albo wam wieje, klimatyzacja robi wam biegun północny,
I na dole macie gorąco, w łazience macie gorąco, musicie z każdą rzeczą latać, mało gniazdek, jakby ogólnie hotel był ok, ale nie chciałabym tam być dłużej. Więc później, jak zdaliśmy już samochód, kierowaliśmy się na lotnisko, ponieważ z Marsylii nie ma samolotów do Polski, bezpośrednich, tanich linii lotniczych, o tak powiem, na tamten moment, na kiedy szukałam, bo ja szukałam tego, ojej, my mamy, słuchajcie, te rezerwacje już długo, długo, mieliśmy i stwierdziliśmy, że okej, to po drodze skoczymy sobie jeszcze na Majorkę. Ja na Majorce nigdy nie byłam, Krzysiek już był, tak jak mówiłam Wam we vlogach, bardzo Majorka mi się spodobała. Dla mnie minusem Majorki jest to, szczerze, ludzie, którzy tam przyjeżdżają, to jest takie zachlane towarzystwo i raz, że może pod tym względem niekoniecznie czułam się bezpiecznie, a po drugie trochę mi po prostu to przeszkadza. Natomiast sama Majorka, no wiecie, my byliśmy w Palmie, byliśmy w centrum, więc na pewno dlatego też mam taki odbiór. Sama Majorka bardzo mi się spodobała, może niekoniecznie te miejskie plaże. Gdybym miała jeden dzień, dwa dni, to dobra, dwa dni, bo jednego dnia popłynęłabym promem do Walencji, ale bardzo bym chciała wypożyczyć samochód, pojeździć po tych takich mniej popularnych plażach, wiecie, po takich bardziej dzikich, no bo jak wiecie, jak widziałam z góry z samolotu, przepiękny odcień wody, bardzo mi się Majorka podobała i jest dużo taniej niż we Francji. Także jeśli chodzi o nasze, o moje ogólne podsumowanie wyjazdu, bardzo mi się podobało, kochani. No lazurowe wybrzeże robi wrażenie, robi ogromne wrażenie i ja nie zgodzę się z opiniami, że każde to miasto to jest to samo, bo dla mnie każdy z tych miasteczek jest absolutnie inny, różni się. Oczywiście jest podobny pod względem wody, palm i niektórych budynków. Natomiast każdy ma inny vibe, na przykład... i to też jest ciekawe, bo na mnie ogromnego wrażenia Cannes nie zrobiło. Natomiast gdybym miała na przykład wrócić na tydzień na relaks, to wolałabym Cannes niż Nice, która wizualnie podobała mi się bardziej. Więc wiecie, to są takie niuanse, które gdzieś tam rzutują na całości i faktycznie no, te różnice są zauważalne. Więc lazurowe wybrzeże zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Majorka okazała się pozytywnym zaskoczeniem, trochę rozczarowaniem Saint-Tropez. Największym plusem zarazem i minusem naszej podróży okazał się, słuchajcie, samochód, który z jednej strony był naszą furtką do zwiedzania do tego safari po lawendzie, tak jak ja sobie to marzyłam i to się spełniło, a z drugiej strony był kulą u nogi, bo mieliśmy ogromny problem z tym, żeby go naładować. Ja przejrzałam też artykuły, nie było o tym informacji, jakby Hertz też nikt w ogóle nie poinformował nas, gdzie my możemy ładować. Na stronie jest, że możemy wszędzie i wiecie, no to nas ograniczało, trochę zepsuło nam wieczór, w którym to chcieliśmy pojechać na kolację w ogóle gdzie indziej, no a nie pojechaliśmy ze względu na ten limit kilometrów. Później ze zdaniem, słuchajcie, też były cyrki, nawet mi się już nie chce mi się do tego wracać, nie chce mi się psuć nerwów no wiecie, wszystko skończyło się dobrze, tak, ale nerwów na tym mnóstwo straciliśmy. Plus jest taki, że ogromnie dużo przy tym się nauczyliśmy. Ja też nigdy nie jeździłam samochodem elektrycznym. Teraz już wiem co i jak. Wiem jak technicznie go ładować. Wiem o co dopytywać. I słuchajcie, od razu Was ostrzegam, jest sezon wakacyjny. Jeśli wypożyczacie samochód, elektryczny, może też nie wiecie, może wszyscy wiedzą i dla kogoś to jest, wiecie, błahostka. Ja wolę to powiedzieć, bo nie wszystko jest dla wszystkich jasne, tak jak dla mnie jasne nie było. Jeśli na stronie wypożyczalni mam napisane, że wszędzie mogę ładować samochód, nie zawsze to jest prawda. Warto dopytać osoby, która Wam zdaje ten samochód. Nam Pan nic nie powiedział, dał kluczyki i po prostu nas wypchnął. Warto o to dopytać, bo możemy sobie zepsuć wakacje po prostu, szczególnie jakbyśmy na przykład byli tydzień. Chociaż w sumie wtedy nie cisnąłby nas tak czas, więc... W każdym razie warto o to dopytywać. Co jeszcze? Kochani, pogoda. Nie wiem na ile Wy to widzieliście na filmach, natomiast ta pogoda, jakby, umówmy się, nie spodziewałam się zimy na Lazurowym Wybrzeżu w lipcu, natomiast lato we Francji dla mnie osobiście jest cięższe niż lato we Włoszech, gdzie w tamtym roku byliśmy przecież w Bolonii, we Florencji, w tym samym miesiącu praktycznie co do dnia się zgadzało i tam było 45 stopni,
to było dla mnie łatwiejsze do zniesienia niż Francja. Absolutnie jakoś to słońce jest tam bardziej palące. Paradoksalnie na Majorce, no okej, ja wiem, że wyspa, natomiast patrząc na położenie geograficzne, jednak spodziewalibyśmy się, że tam może być ciężej. Nie, Francja nas naprawdę przetyrała, jeśli chodzi o upały. Natomiast no taki urok. Lecieliśmy w lipcu, nie spodziewaliśmy się tego, że będzie mróz, jak już wcześniej powiedziałam. Ale no ta pogoda dawała się we znaki, była bardzo męcząca i wieczorem faktycznie padaliśmy jak kawki. Minusem takiej pogody są też różnice temperatur, chociażby w hotelach. Krzysiek pod koniec właśnie wyjazdu załatwił się w hotelu. A ja w samolocie, bo po prostu była tak rozkręcona klima i te różnice temperatur też były ogromne. Wczoraj jak wysiedliśmy w Polsce, to chyba było 32 stopnie, a w samolocie, nie wiem, 3 może. Więc tak, myślę, że pokrótce podsumowałam Wam nasz wyjazd. Przejdziemy do tego, co sobie kupiłam, co nam kupiłam, co kupiłam innym. Bo nawet w sumie trochę tego jest jak na nas, oczywiście najwięcej jest kubków, ale to będzie na końcu, to Was ostrzegę, jeśli są tu osoby, których nie interesują kubki ze Starbucksa, to będziecie wiedziały, że czas wyłączyć, ale może zanim to, kochani, jestem gotowa, żeby powiedzieć to głośno w kontekście podróży. Ja już się podróżami nacieszyłam, ja już się podróżami nasyciłam i na ten moment jestem podróżami zmęczona. I słuchajcie, ja wiem, że teraz jest trend na romantyzowanie wszystkiego i ja jestem pierwszą osobą, która zawsze szuka plusów. Ale ja też mówię Wam o tym, jak to jest w rzeczywistości. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak żalenie się zblazowanej paniusi, bo absolutnie nie. Ja po prostu chcę Wam powiedzieć, jak wygląda to z mojego punktu widzenia. Ja mam już dość samolotów. Mam dość lotnisk, mam dość tego, że godzinę wcześniej muszę wyjechać, 2 godziny muszę być wcześniej, dojechać, wiecie, to jest cały czas ten sam pattern, później szukamy pociągu albo busika, whatever, żeby dojechać do centrum, później może wypożyczamy samochód, albo zwiedzamy miasto, albo jedziemy na kolejny samolot, mam dość podejścia do bagażu, dość tego pakowania się w miniaturki, uciskania wiecznie tego wszystkiego, noszenia tego ze sobą na plecach. Oczywiście, że te wszystkie miejsca, które dzięki temu widziałam, są absolutnie przepiękne i każde z nich było tego warte, czy mi się podobało bardziej, czy mi się podobało mniej. Natomiast ja dochodziłam do tych wniosków 2 lata. Ja już Wam 2 lata temu komunikowałam, że na ten moment, na tamten moment, te 2 lata temu, jestem już zmęczona podróżami, zobaczymy, jak będzie dalej. Tamten rok pod względem podróży no, też był dość intensywny, natomiast zapowiadałam Wam, że na ten rok planujemy zmiany, czyli mniej, a dłużej. I tak były Malediwy, tak miał być jeden wyjazd, który nam się wysypał, też miał być dłuższy i tak samo lazurowe wybrzeże. No tylko wiecie, jakby na Malediwach sobie poleżeliśmy, więc poznaliśmy już ten typ podróży. Jest całkiem okej, jak już się człowiek przyzwyczai do leżenia. Tutaj teraz nad Lazurowem, no była orka na ugorze, bo wiecie, trzeba było się najeździć, szczególnie w ten upał, ale też coś kosztem czegoś, tak? Zobaczyliśmy dużo miejsc, byliśmy dłużej w podróży. Ja, słuchajcie, jestem na ten moment podróżami nasycona. Przyznam Wam szczerze, że to nie jest tak, że ja to mówię teraz na fali powyjazdowej. Ja już tak miałam teraz nawet i z Kopenhagą, no wcześniej na Malediwy akurat byłam nakręcona, bo jednak to jest zupełnie coś innego. Właśnie tak rozmawialiśmy z Krzyśkiem, że my na ten moment nie planujemy następnych podróży. W tym roku czekają mnie jeszcze 2 albo 3, bo obiecałam, bo tak sobie założyłam z pewnymi osobami. Natomiast w przyszłym roku nie wiem, jak to będzie wyglądało podróżniczo. Na pewno gdzieś polecimy. Może upolujemy jakiegoś, wiecie, lasta. Albo znajdziemy jakieś bilety, żeby tylko pojechać, poleżeć. Albo żeby turbo pozwiedzać. Natomiast nie nastawiam się w ogóle na nic i to jest dla mnie dziwne, dlatego że jeszcze 2 lata temu na nasze rocznice, na nasze urodziny wszystko wiedzieliśmy, co robimy, jaki mamy termin i tak dalej. Na ten moment tego nie robimy, nie chcę nakładać na siebie presji. Dlatego, że ja po prostu tego teraz nie czuję. Jestem tak nasycona podróżami, tak jak Wam mówię, że ja po prostu chcę trochę rutyny, chcę posiedzieć w domu. Wiecie, Wy widzicie tylko tego wszystkiego część i samej podróży, i samych przygotowań, i powrotu do rzeczywistości. I wiem, że teraz są osoby, które mnie wyśmieją, które powiedzą, ta jasne, zawsze tak mówisz i zaraz mnie będą rozliczać z następnych podróży, że a miałaś nigdzie nie jeździć. Jakby, tak jak mówię, w tym roku, jeśli chodzi o podróże zagraniczne, jeszcze 2 albo 3 mnie czekają i to też wszystko patykiem po wodzie pisane. Jak będą, to będą. Jak nie będzie, to nie będę płakać.
słuchać. Także kochani, myślę, że trochę Was mogłam tym zaskoczyć, szczególnie, że od zawsze Wam powtarzam, że ja kocham podróże i tak jest. Ale teraz, szczerze, nie planuję żadnej. Znaczy, no mam zaplanowane, ale mówię o takich z Krzyśkiem, takich wiecie, urlopach. A pierwsza, która mi przychodzi do głowy, która miała być zresztą w tym roku, ale no nie wypaliło, to jest, słuchajcie, Eurotrip. Marzę o tym, żeby wsiąść w swój samochód, wygodny samochód, żeby nie prosić się, żeby się, wiecie, nie stresować, że jakaś cizia mi powie, że o 3 cm mój bagaż jest za duży, gdzie pani przede mną miała, wiecie, taki był okej. Żeby nie cisnąć się z tym, żeby stawać tam, gdzie nam pasuje. Ale czy ten Eurotrip będzie w przyszłym roku, czy za 2 lata, to na ten moment nie wiem. Nie wiem, co życie przyniesie, ale przyznam Wam szczerze, że ja na ten moment podróżami jestem zmęczona. Może jak odpocznę, to gdzieś tam, wiecie, na jakiegoś tripa, city breaka skoczymy, ale raczej nie w tym roku. Oho, przegrzał mi się aparat, zaraz wracam. Co? Wiecie co, trochę spanikowałam, bo wyskoczył mi nagle błąd aparatu, że się przegrzał, jakby wygasił się wyświetlacz. Stoicie teraz na świeczce, bo chciałam zobaczyć, czy ten błąd już znikł. Nie wiem, czy ten kadr jest dobry, ale na razie wygląda tak, jakby było ok. Także kochani, chciałam się Wam z Wami tą myślą podzielić, bo to już we mnie kiełkowało długo. Były też nawet osoby w moim życiu takim, wiecie, realnym, którym to powiedziałam i mnie wyśmiałam, więc stwierdziłam, dobra. Każdy wie swoje, każdy wie, jak ja czuję, ale w każdym razie chciałam Wam to powiedzieć, żeby to jasno wybrzmiało. Tak jak mówię, na pewno teraz będą rozliczania mnie z podróży jakiejkolwiek, ale nie planuję już tylu podróży, ile miałam i w ogóle powiem Wam, że tęsknię. Teraz nareszcie znacie już powód, dla którego chociażby nie zrobiłam balkonu w tym roku, bo pamiętałam, że Magda bo lecisz na połowę lipca praktycznie. Kto ci się zajmie tym balkonem? Dlatego nie kupowałam żadnych kwiatków, bo było to totalnie bez sensu. Wiecie, podróże są super, ale ja Wam zawsze to powtarzam, że jakakolwiek rutyna jest zaburzona, jeśli się chce dużo robić, jeśli chce się dużo zwiedzać, no bo jeśli się, nie wiem, leci na all excuse me, to powiedzmy, że ta rutyna, nie wiem, jakaś ćwiczeniowa czy jedzeniowa może być utrzymana. Ale podróże są super, podróże kocham, natomiast jak w każdej miłości potrzebujemy przerwy. Także kochani, przejdziemy teraz do tego, co przywiozłam. Chciałam Wam to pokazać, dlatego że po prostu możecie pytać, są to pamiątki, sama chcę mieć taki film, żeby sobie za jakiś czas zobaczyć. Pierwsza rzecz, super rzecz, to słuchajcie, kubek po piwie, ale taki na kaucję. Z hotelu w Marsylii. Szkoda, że jeden, ale Krzysiek dopiero za późno ogarnął, że są takie kubki. I wiecie, płacicie kaucję, możecie sobie ten kubek wziąć, a możecie go zdać i oddają Wam kasę za tę kaucję. No i to jest właśnie kubek z hotelu i my mamy dokładnie takie same kubki z Barcelony. I one są super, wiecie, na wodę, czy jak gdzieś jedziemy wrzucić je, czy na koktajle. Także jeden taki kubek, musiałam go Wam pokazać, bo przywieźliśmy. No a teraz przechodzimy do takich bardziej już na poważnie, tak, rzeczy. Mam tu mnóstwo magnesów. 3 magnesy są dla Was, reszta dla nas, dla bliskich, dla mamy. Pierwszy, który chyba podoba mi się jako jeden z takich fajniejszych, bo jak mówiłam mamie, że chcę do Saint-Tropez, moja mama była w Saint-Tropez, i ona mówi, o, będziesz jak Louis Define. Define z zakonnicą, bo my kiedyś, wiecie, za dzieciaka nie było wielu kanałów i ten film często leciał i ja pamiętam ten film. I tam w ogóle też jest muzeum i kupiłam jej taki magnes z Saint-Tropez. Jest genialny, uważam. Będę pokazywać Wam wszystkie po kolei. Z Majorki magnes, proszę. My nie zbieramy magnesów, ale jak są jakieś ładne, to nie potrafię powiedzieć nie. Nicei będzie najwięcej, dlatego że Nicea będzie też... Znaczy Wy już pewnie widzicie to po rozstrzygnięciu konkursu, ale no, ja nagrywam to w życiu swoim codziennym. I proszę, Nicea. I jeszcze jedna Nicea, chyba już ostatnia. Nie, przedostatnia. Ten, jak wiecie co, jak zobaczyłam ten magnes, powiedziałam, o nie, tego na pewno nie odpuszczę. Ponieważ na Majorce jedliśmy najlepszą paellę w życiu, bo paellę, w której wszystkie skorupiaki były wyłupane. I nie musieliśmy się bawić, jak ja zobaczyłam, mówię, no nie, musimy. Jeszcze chyba jeden z Nicei. W ogóle zapomnieliśmy o magnesach z Cannes, chociaż były piękne. I zapomnieliśmy o magnesach z Marsylii.
Natomiast te, uważam, że te magnesy są najpiękniejsze. Sami zobaczcie, ja nie widziałam nigdzie takich magnesów. Magnesy z Prowansji. Zobaczcie. Lawenda, kratka, napis Prowansja. Nie wiem, który sobie zostawię. Znaczy, jeden wiem, ale chyba dwa sobie zostawię. Chyba będziecie wiedzieli, dlaczego ten zostawiam, nie? Bo tam zostawiłam swój kapelusz, to mam taki, z lawendą, z biedroneczką. Przepiękny jest ten magnes. I ostatni, też mi się bardzo podoba, bo ta lawenda jest taka na bogato. To jest po prostu fioletowy... Aha, bo to się przykleiło. Fioletowe serduszko z Prowansją i z lawendą. Przepiękne są te magnesy, także no trochę ich nawiozłam, jak na mnie to bardzo dużo. Taki tip, wszystkie magnesy przewiozłam we wszystkich kubkach, które kupiłam. No i jak byliśmy w Marsylii, kochani, no to z czym kojarzy Wam się z Marsylia? Z mydłami marsylskimi, nie? Więc stwierdziliśmy, że będziemy teraz korzystać z mydełek. Kupiliśmy sobie takie lawendowe. Ach, nie wiem, czy to widać. Takie lawendowe. Kolejne lawendowe na prezent. Mamie kupiłam werbenę, bo mama lubi bardzo, wiecie, świeże zapachy, więc proszę bardzo, Prowansja, werbena i tak dalej. I dla nas mam jeszcze trzy. Mam miodowe na jesień. Bardzo ładnie wyglądają te mydła. Mam lotusowe na teraz. Ono pachnie, słuchajcie, jak Malediwy. Może to słaba reklama mydła z Prowansji, ale... A to jest malinowe czy truskawkowe? Przepiękne! Także mydła. Nigdy mydeł nie kupowałam. W ogóle my nie używamy mydeł w Kostce, więc kupiłam. I teraz w tej miejscowości, w tym miasteczku Sault, co ja powiedziałam Wam, Seul. Była jakaś manufaktura i w ogóle w Prowansji są te ciasteczka bardzo popularne. Znowu zapomniałam, czy pantalonen, czy jakoś tak. Pokażę Wam, jak wyglądają te ciasteczka. Jak? Kalisons. O kurde, rozwaliło się. I to są ciasteczka, mi osobiście nie smakują, bo to jest na dole jak marcepan. A ja za marcepanem nie przepadam. Tak wyglądają, oblane lukrem. Tutaj niestety jedno się rozwaliło. No ale to wiecie, też do popróbowania. Tutaj kupiłam kilka takich mniejszych, w razie czego do posmakowania, żeby powrzucać do pamiątek, rachunek. I tu jeszcze dostaliśmy takie te cukierki, które z kolei Krzysiek uwielbia. Przez nas roboczo nazwane nugatki. I ostatnią rzeczą poza kubkami ze Starbucksa jest prezent dla mnie. I słuchajcie, to w ogóle był hit, dlatego że te z Was, które oglądały vlogi z Toskanii, na pewno pamiętają, że ja się uczepiłam, że muszę kupić sobie filiżanki do espresso w Cyprysy. Powiem tylko, że ja espresso nie piję regularnie. Znaczy piję regularnie, ale rzadko. O. Natomiast powiem Wam szczerze, że kupiliśmy w ogóle dwie te filiżanki, bo Krzysiek też stwierdził, że o, to on też będzie pił ze mną espresso i faktycznie czasami pijemy to espresso, ale dla mnie po prostu to espresso ma smak tamtego wyjazdu, jak patrzę na te kubki i są, one są tak piękne, że stwierdziłam, że ja chcę mieć filiżankę do espresso z lawendą i nigdzie ich nie widziałam, ale właśnie w tej miejscowości Sault. Czekajcie, może tu będzie Sault. Sault się pisze jak coś. To pewnie jakieś son się czyta. Był tylko jeden sklep z ceramiką. I wiecie, to był trochę taki sklep ezoteryczny, trochę właśnie z ceramiką. No tak, z takim vibe'em. Tu kadzidła, tu coś. I pani tak, tak z pieczołowitością pyta się mnie, czy to jest na prezent. Ja chciałam powiedzieć, czy nie. Ja później myślałam, tak! Tak, to jest właśnie na prezent, to jest dla mnie, to jest ode mnie dla mnie prezent, żebym pamiętała o tej Prowansji, żebym pamiętała o tych wszystkich rzeczach na bucket list, które mam zapisane. Nawet pamiętam, w którym notesie zgubiłam ten notes, ale właśnie tam jest zapisane, żeby przebiec się polami lawendy w Prowansji i stwierdziłam, że tak, to jest na prezent, więc odpakowuję to razem z Wami, tak się nazywa ta pracownia. Odpakuję to razem z Wami i mam nadzieję, że to dojechało całe, kochani. To pani tak ładnie to pakowała, naprawdę. No, zobaczcie! Myślałam, że to jest fioletowe, w tym sklepie wygląda na fioletowe. Gotowi? Już mnie gardło tak piecze. Chyba dojechało całe. Chyba dojechało całe. Mamy tak. Spodeczek. Chyba spodziewacie się, nie? Jaki wzór będzie? To nic, że już powiedziałam, ale...
I też na espresso. I ona to ręcznie malowała i były różne wzory tej lawendy. Czy to nie jest najpiękniejsza lawenda? Teraz będę się zastanawiała, czy wypić espresso w Prowansji, czy w Toskanii, ale ja lubię takie problemy. A, piękny jest. Nie wiem, gdzie to będę trzymać, nie pytajcie mnie, błagam o to, bo Krzysiek podławie będzie pisać. No, takie espresso sobie Madziusia będzie szurała. No, także kochani, to są moje wszystkie pamiątki. To jest najlepsza pamiątka, nie? To są moje wszystkie pamiątki z Francji i z Hiszpanii w sumie. Teraz przejdziemy do tematyki kubków. W tym filmie nic więcej się nie wydarzy. Będę się chwaliła kubkami, jakie udało mi się upolować, jakie udało mi się znaleźć na Lazurowym Wybrzeżu i w Hiszpanii. Dlatego też, jeśli są osoby, które nie są zainteresowane tą tematyką, z Wami się na dzisiaj żegnam, a te osoby, które są zainteresowane tą tematyką, słuchajcie, rozsiądźcie się wygodnie, bo pospadacie z krzeseł, wyrwie Was z butów i tak dalej, bo trochę tego jest. Mam 9 kubków. Nie? Jak coś. Zacznę od tego, że z tych 9 dwa nie są dla mnie, więc ja już je odstawiam i ich, kochani, nawet nie będę otwierać i nie będę Wam pokazywać. Czy jestem szurnięta? Oczywiście! Czy komuś to przeszkadza? A to nie wiem, ale mi nie. Więc tak, wyjmiemy sobie wszystkie, żeby Wam nie szeleścić. Jezu Chryste, aż drże. No może nie wszystkie, bo wiecie co, nie chciałabym ich jednak rozwalić. No jaram się, co Wam mam co Wam mam powiedzieć? Jaram się! Nie będę lecieć chronologicznie, będę po prostu je wypakowywać i będę Wam opowiadać, bo oczywiście, że w tej kwestii mam dużo do powiedzenia. No i już, pierwsze śliwki robaczywki, Balearic Islands. Wiecie, co mnie wkurza? Że w Grecji prawie z każdej wyspy są kubki, a jeśli chodzi o Hiszpanię, to tak, mamy Kanary i mamy Baleary. Starbucks, dlaczego to robisz, skoro jest kubek z Rzeszowa? Przepraszam, musiałam. Więc tak, kubek z Balearów, to słuchajcie, jest tak pokręcona historia, że jakby... Te kubki są uhonorowaniem mojej walki na Majorce, dlatego że pierwszego dnia, jak dolecieliśmy na Majorkę, nie byliśmy w Starbucksie. Drugiego dnia poszliśmy do tego głównego Starbucksa w centrum i tam nie było ani jednego kubka, była tylko właśnie Hiszpania, którą ja już wcześniej miałam. Zapytałam pana, czy może ma gdzieś tam coś. Nie, jest tylko Hiszpania, są wyprzedane. Więc zwiedzaliśmy Majorkę, okazało się, że zwiedziliśmy całą Palmę, czyli całą stolicę i poszliśmy do drugiego Starbucksa. I tam, słuchajcie, tam był cyrk. Przetrząsnęłam z panem całego Starbucksa. On nawet jakieś kubki z tego, co ja zrozumiałam, znalazł z Barcelony, których nie może sprzedawać, ale jak coś to ma, ale Balearów nie ma. I on obdzwonił 2 czy 3 Starbucksy i powiedzieli mu, że ogólnie tych kubków jest sold out, że ich nie ma, są wyprzedane, że będą za kilka tygodni. A ja obiecałam 2 osobom, że kupię kubki. Myślę sobie, ja pierdaczę, jak zwykle. Bardzo nie lubię się, wiecie, jak zobowiążę do czegoś. Nie znoszę się nie wywiązywać, nawet nie ze swojej winy. I słuchajcie, byłam taka zrezygnowana. Jeszcze w ogóle dałam mu swój numer. On powiedział, że zadzwoni gdzieś jeszcze, że po 16 mi da znać. Jak nie da znać, to znaczy, że nie ma. Nie dał znać, więc nie ma. Ja taka zrezygnowana, słuchajcie, na lotnisku. Przeszłam całe lotnisko, okazało się, bo pamiętam, że jak wychodziliśmy z lotniska, to widzieliśmy Starbucksa, ale widziałam tylko kubki Hiszpanii, ale też się nie przypatrywałam, powiedziałam, że te Starbucksy są na Majorce. I słuchajcie, przeszłam całe lotnisko, okazało się, że dopiero za kontrolą są, więc stwierdziłam, że skoro to było na przelotach, to nie ma szans, że ja zobaczę tego Starbucksa. Prawie się zgubiłam na tym lotnisku, bo GPS mi przestał działać. Jakieś windy, jeździłam jakimiś wiaduktami, windami, nie wiem co to było. Słuchajcie, my już jesteśmy pod prawie, już jestem zła na Majorkę, jeśli chodzi o kubki. Patrzę Starbucks, myślę, mówię do Krzyśka, dobra, podejdę. Ja patrzę, jest Hiszpania i są Baleary. No i myślę, jakim cudem, jak przecież jest sold out. I sporo było tych Balearów, więc wzięłam 3 od razu. Więc taki kubek jest, tak? Czerwony środeczek, tak wygląda. Majorka to stolica Balearów. Z tego, co wyczytałam, to jeszcze jest Minorka i Ibiza, najbardziej takie największe. Więc proszę, Baleary so. Odstawię tutaj na razie, kochani, na podłogę, żeby nie spadł. Dobrze, dalej. A ten kubek, kochani, to kubek z Avignon. Avignon, w zasadzie ten kubek, jest uhonorowaniem absolutnym
mojej jazdy samochodem elektrycznym po Francji, czego nie wspominam jakoś super. Więc tak, kubek z Avignon to też jest dobra historia, dlatego że ja przed wyjazdem sprawdziłam, jakie są kubki i tak dalej, i wiedziałam, że jest kubek z Avignon. My jakoś podróże, jeśli chodzi o Avignon, to planowaliśmy po prostu je zahaczyć, odwiedzić. Nie robiliśmy sobie co do niego dużych nadziei, a bardzo spodobało mi się to miasto. Jest bardzo klimatyczne, eleganckie, gorące jak cholera. I słuchajcie, tam jest hit, bo tam jest tylko jeden Starbucks na dworcu, pod Avignon. My i tak jechaliśmy z takiej strony, że było nam po drodze, a ja musiałam siku. Więc oczywiście no siłą rzeczy tak traf chciał, że było na dworcu siku i kubek ze Starbucksa. I co dziwne, na lazurowym wybrzeżu jak byliśmy, to gdzie niegdzie był ten Avignon, ja mówię, dobra, jak jest, to po prostu kupię sobie w Avignon. Dopiero później zobaczyłam, że jest jeden Starbucks i już było i o, nie wiadomo, czy się uda. I słuchajcie, ja wchodzę na ten dworzec. Trochę mi było słabo, bo wypiłam wcześniej jakąś dużą kawę. Ja patrzę, jest jeden kubek z Avignon. Reszta była tylko z Francji, jeśli dobrze pamiętam. Więc go od razu złapałam i jest z Avignon kubek, który właśnie z ukonorowaniem mojej jazdy elektrykiem po prowanskich drogach. Kolejny kubek i jeden z ładniejszych kubków. To jest Nicea. Jak widzicie, widać, ile kosztował. Natomiast no, na Nicei jest wszystko i są te krzesełka przy plaży, jest ta szachownica, są piękne palmy, jest ten odcień wody, jasny niebieski środeczek. Bardzo podoba mi się ten kubek i super mi się kojarzy, bo wiecie, z czym on mi się kojarzy? Z takim totalnym początkiem podróży, że Magda, jeszcze dużo zobaczysz, jeszcze się będzie działo, jeszcze masz czas na tym urlopie. Więc bardzo mi się ten kubek podoba, kochani. Kolejny kubek. Monako, no Monako. Akurat wizualnie mi się ten kubek z Monako nie podoba. Ale no Monako mi się bardzo spodobało. I wiecie, i to był dzień moich urodzin. I to było to właśnie to przepiękne Monako. Mój pierwszy tak naprawdę rzut, ten widok pierwszy takiego lazurowego wybrzeża z tego pociągu, jak te łódeczki tam stały i ten lazur wody naprawdę przepiękny. I później ten drink w kasynie urodzinowy. No takich rzeczy się nie robi. Ja nie robię codziennie, więc... Bardzo miło będę wspominać. Kochani, ostatnie trzy kubeczki. Marsylia. No i widzicie, ja naprawdę Marsylia mi się bardzo podobała. I podoba mi się to, że jest niebieska. I Krzysiek mi opowiadał, dlaczego jest niebieska. Ja miałam niebieską sukienkę na zwiedzanie Marsylii. Tu się wszystko zgrywało i w ogóle, mimo tego, że to nie są moje kolory, to podoba mi się ten kubek, bo dobrze wybrnęli, bo nie ma ciemnego granatowego środka, mimo tego, że tu jest, są ciemne rzeczy. I zobaczcie, tu jest ten zamek na wyspie, który Wam pokazywałam. Tutaj mamy zupę bouillabaisse, której nie jedliśmy, bo było za gorąco. Tu mamy ruiny. Co tu jeszcze... Te wszystkie mewy, które tam były i łódeczki, bo tam jest ogromny, przepiękny, ale naprawdę ogromny port. Podoba mi się ten kubek. Także wszystkie mi się będą, kochani, super kojarzyć. Jedne mi się mogą wizualnie mniej podobać, inne bardziej. Natomiast chcę Wam pokazać mojego białego kruka i cieszę się, że wylosowałam go na końcu. Kubek z Kan. No jak wiecie, ja... Boże, jaki brudny, bo tam magnesy były. A nie, tu mydła były, czuję. Kubek z Cannes. Jak wiecie, ja w Cannes odbierałam nagrodę cudownej youtuberki, gwiazdy filmowej. No i to jest moja statuetka za moment. Tu nie ma co więcej mówić. To jest moja statuetka. Nie podoba mi się wizualnie ten kubek, ale były właśnie takie magnesy a la filmowe i go nie kupiłam, bo wiecznie zapominałam. No i granatowy środek. Jest okej, okay, ale miło mi się będzie kojarzyć, jest ze mną statuetka. I ostatni kubek, kochani, to jest mój biały kruk tego wyjazdu. Teraz już zaczął pojawiać się częściej w necie, jak wpiszecie sobie tę miejscowość. Natomiast jak ja go wyhaczyłam, to takich informacji jeszcze nie było. I hitem jest to, że ja, kochani, muszę znowu nawiązać do Toskanii. Dlatego, że w tamtym roku, ja chyba Wam to mówiłam już na tych vlogach podróżniczych, nie pamiętam. Jeśli się powtarzam, to wybaczcie, ale mówię teraz stricte o kubkach. Ja w tamtym roku marzyłam o kubku z Toskanii, ponieważ o Toskanii marzyłam... Nie powiem całe życie, ale wiele, wiele, wiele lat, żeby zrobić ją w taki sposób, w jaki chcę.
I słuchajcie, pamiętam, że wtedy jak sprawdziłam, tak tylko, czy jest Starbucks w Toskanii, czy Starbucks we Florencji, w Bolonii, bo wtedy jeszcze nie było i wtedy zaczęły dopiero pojawiać się te Starbucksy. Ja słuchajcie, znalazłam kubek z Florencji i zobaczyłam informację, że pojawił się 2 tygodnie temu. I ja uważam, że Starbucks zrobił mi super prezent na urodziny. I dokładnie tak samo jest z tym kubkiem. Marzyłam o Prowansji wiele, 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 wiele lat. O polach lawendy, żeby to zobaczyć na własne oczy. O wschodach, o zachodach słońca, o tym ciepłym słońcu, o basenie. I jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam, że kubek z Prowansji pojawił się w maju tego roku. I to jest dla mnie kolejny przepiękny kubek z miasteczka Aix-en-Provence, tak? Chyba tak to czytają. I to jest absolutnie przepiękny, przepiękny kubek. Co prawda nie rozumiem, dlaczego nie ma fioletowego środka. Samo miasteczko jakoś mega może nas nie zachwyciło. Natomiast zobaczcie, tu są te ciasteczka, ta fontanna, przy której mam zdjęcia pola lawendy, lawenda, lawenda, lawenda. To jest chyba rozmaryn, bo tam faktycznie od cholery tego rozmarynu. I chyba eukaliptusy. No i są te ciasteczka, o których Wam przed chwilą mówiłam. Są oliwki z tapenadą. No i są jakieś budyneczki. To jest mój biały kruk tego wyjazdu. Nie powiem, że mój ulubiony kubek tego wyjazdu, bo wiecie, że kocham te kubki i już wszystkie kocham, tak? Natomiast jak zobaczyłam, że on się pojawił, mówię, nie wierzę, nie wierzę. I to jest też kubek, idąc dalej, historię muszę Wam opowiedzieć, który chciałam kupić w Prowansji. Ale Krzysiek stwierdził, że kupi mi go w dniu urodzin, czyli w licei. Ja stwierdziłam, dobra, jeden będzie z wyprzedzeniem, bo też chcę go pamiętać w dniu urodzin, więc to jest mój prezent od Krzyśka. I słuchajcie, w tym Aix-en-Provence jest tylko jeden Starbucks. I w tym Starbucksie tego kubka nie było, już był wyprzedany, więc mam nadzieję, że te historie z kubkami wycisnęły z Was wszystkie łzy. No mam fisia na punkcie tych kubków, ale co? Na jakimś punkcie trzeba być, nie? Więc tak, kochani, zrobię piramidkę i proszę mi nie pisać, że mdlejecie, jak widzicie piramidkę, bo jak mówię, że one są stabilne i nie spadają, to one są stabilne i nie spadają i mi żaden nie spadnie, wszystkie będą długo zdrowe i szczęśliwe ze mną. Gorzej z tym, że już mi, wiecie, brzuch przeszkadza, żeby się tak schylać. O Jezu. Aż i to jebnie. Kubki z tego wyjazdu są piękne. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba. Jak coś, ten wyjazd nie był typowo pod kubki, ale Eurotrip będzie. Między innymi. Także kochani, żegnam się tym filmem. Znaczy, żegnam się tym filmem. Żegnam się tym kadrem na dziś. Dajcie znać, co zbieracie z podróży. Czy są to kubki. Jak widać, no ta podróż pod względem kubków była bardzo owocna. No i co? Żegnam się, kochani, z tematem podróżniczym na jakiś czas. Na pewno nie jest to ostatni, wiecie, wątek podróżniczy w tym roku. Natomiast tak, podzieliłam się z Wami moimi przemyśleniami, które gdzieś tam we mnie kiełkowały długo. No i mam nadzieję, że po prostu docenicie moją otwartość i napiszecie mi swoje przemyślenia. Także kochani, tym oto cudnym kadrem i kubkami i jeszcze kubkiem z kawą. I do kompletu Hiszpanią. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że miło oglądało Wam się tego vloga. Vloga, to pogadanka głównie była. Dobra, bo fokusuj na mnie. To była głównie pogadanka, natomiast mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Co będzie w następnych vlogach? Kochani, no będzie naprawdę dużo domowego życia. Będą zwierzaki, po które dzisiaj jadę. Będą zwierzaki, będzie domowe życie, będzie sprzątanie w witrynce z kubkami, ponieważ no, trzeba je gdzieś pomieścić. Trzecie pięterko na pewno pójdzie w ruch. No i będę się myć mydłem marsylskim, jak coś, ok? Więc to tyle ode mnie na ten moment. Kończę temat podróży, kończę temat naszego urlopu tegorocznego. To był cudny czas. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że wspieracie. Proszę o kciuka w górę, dajcie, zostawcie mi jakiś komentarz w ramach wsparcia. Jeśli nie chcecie nic napisać, wiecie, od siebie takiego, to możecie mi napisać. Dzięki za vlogi z podróży.
I wiecie, dla mnie po prostu będzie to typowo komentarz w ramach wsparcia. Także czekam na Was w sekcji komentarze i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym, ale tym razem domowym filmie. Do zobaczenia. Pa! Zapomniałam, kochani, jeszcze o kilku rzeczach. W zasadzie czterech, ale małych. Ponieważ to przede wszystkim jest kartka, którą dostałam od Izy w dniu urodzin, czyli jak byłam w licei, Iza wysłała kartkę do Krzyśka, a Krzysiek mi ją wręczył w dniu urodzin. Oczywiście nie będę Wam pokazywać środka, bo się nie nadaje do publikacji. Natomiast zdjęcie z Kopenhagi jest już wydrukowane. Przepiękny gest i to jest w ogóle jedno z naszych wspólnych, ładniejszych zdjęć, bo wiecie. Wiecie, jak to się z koleżankami na zdjęciach wychodzi, nie? Zawsze któraś do siebie czepi i to zdjęcie się nie nadaje. A tutaj naprawdę obie jesteśmy aż zaskoczone i w ogóle tym, jak widać było ten zachód słońca w Kopenhadze. I ostatnie trzy rzeczy, kochani, to są kartki do Was. I żałuję szczerze, że nie kupiłam sobie, bo uważam, że są przepiękne, mają przepiękne grafiki. I są to kartki, które dołączę do magnesów, które to już pewnie Wy macie, a publikacja idzie dopiero teraz. Taka. Lazurowe wybrzeże. Przepiękna. Taka, lazurowe wybrzeże. I taka, ja z Krzyśkiem, tylko forma albo przed poznaniem się, albo kiedyś będziemy tacy szczupli. Kolejna. Przepiękne są te kartki. Bardzo mi się podobają, także kochani, to już naprawdę tyle. Idę sobie. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Pa!